się stało? Hej wszystkim, z tej strony Scream, witajcie w nowym odcinku Steer Down. I dzisiaj, słuchajcie... Na piesku, na razie odpuść, poczekaj chwilę. I dzisiaj, słuchajcie, mamy coś takiego, takie urządzenie do testowania lotów. Tutaj mamy Jacka oczywiście. Jacek chce się nauczyć odporności, znaczy po prostu nie chce się bać wysokości. Dlatego proszę bardzo, przygotowałem dla niego specjalną maszynę, która go będzie wyrzucać w znaczy będzie go zabierać tutaj najwyżej, jak się da, o, proszę bardzo, czyli tutaj, na spokojnie zjedzie sobie w dół. Mamy też jakiś pojazd tutaj, nie wiem po co tu jest pojazd, ale niech... Co? Co tu się sta... Halo? Co? Co jest z tą ciężarówką? Okej, okay. Mamy jakiś opętany pojazd, ale to nieważne, jakiś opętany pojazd, to jest normalka w Tirdom. Czemu ci noga utknęła pod ziemią? Tylko nie na psa, dobrze. Posłuchała się ciężarówka i zatrzymała się w locie, nie wiem co tu się dzieje. Kompletnie nie mam pojęcia, ale niech będzie. Jacek, spokojnie, to wszystko jest do... Co się z tym, co jest z tą ciężarówką? Nie tak! Weźmy ją, zabierzmy stąd jak najdalej, bo ona jest straszna. I proszę bardzo, wsadźmy Maćka tutaj, proszę bardzo. Zapniemy go oczywiście, żeby nie wypadł. Wejdzie tutaj z własnej woli. Okej, teraz zamykamy karty, w sensie to, co powinno go ochraniać. Okej, idealnie, jak się czujesz, Maciek? Znaczy, Jacek, wszystko jest w jak najlepszym porządku i zobaczmy, jak on odlatuje. Wygląda jakby nie chciał, ale no już trudno. Ale jako, że on uczy się latać i to jest w miarę powolne, no nie jest zbyt szybkie, może teraz jest delikatnie szybsze, ale to nie będzie się już bardziej rozpędzać, zgaduję. Jacek, z tego co widzę, chce stąd wyjść, dlatego proszę bardzo, jeżeli chce wyjść, to oczywiście ja go nie będę tutaj jakoś trzymał, dlatego proszę bardzo, uwolnijmy go w odpowiednim momencie. Powinien się uwolnić, ale... On się trzyma tutaj, teraz utknął tutaj. Jeżeli się go nie da wyrzucić jakoś stamtąd, musimy, słuchajcie, zatrzymać to za wszelką cenę, dlatego przygotowałem tutaj parę rzeczy. Mamy Grzesia, bohatera, mamy samochód, mamy potem ciężarówkę i na końcu czołg, żeby uratować Jacka. Czekajcie. Gdzie on jest? Ej, on tu leży! Jakim cudem spadłeś? Wracaj, nie możesz psuć mojego planu. Nie, ciebie. W każdym razie musimy... Czemu on umarł? Przepraszam. W każdym razie musimy to zatrzymać. Jestem ciekawy, czy cokolwiek będzie w stanie to zatrzymać. Grzesiu, jako że jesteś bohaterem, nie wygłupiaj się. Wstań na nogi. Znowu coś piłeś? Mówiłem, żebyś nie pił do odcinka. No słuchaj, Grzesiu, ogarnij się. Dobrze, tak? Dobrze, super, idziemy. Grzesiu już jest gotowy. Prawie. Bierzemy naszą linę. Grzesiu, ogarnij się. Albo po prostu deskę, bo liny się nie da zbytnio przyczepić. Przyczepiamy ją do Grzesia i Grzesiu musi uratować. Już nie ma kogo ratować, ale... O nie! Nie! Nie udało się! Teraz nachodzi mnie takie pytanie, czy w ogóle uda się coś takiego zatrzymać? Czyli bierzemy linę, przyczepiamy ją i zobaczmy, czy samochód... To będzie cięższe niż myślałem. To będzie cięższe, nawet ciężarówka nie daje rady. Przyczepmy z tej strony. Zobaczmy, czy ciężarówka da radę zatrzymać coś takiego. To nawet nie zwalnia z tego, co widzę. No i samo jeszcze się niszczy z tą ciężarówką. Zobaczcie, jakie to jest wytrzymałe w ogóle.
Jeżeli czołg nie da rady, to musimy użyć mocy budynku. Mamy dom z Minecrafta oraz mamy kościół z Minecrafta. No kościół będzie używać mocy Boga. Zobaczymy, czy któreś z nich ma jakiekolwiek szanse, żeby zatrzymać coś tak mocnego. O, po części zatrzymuje, ale zobaczcie, Talina nawet ma problem, żeby podnieść ten czołg, ale mimo wszystko rozciąga się na tyle, że czołg nie może tego kompletnie zatrzymać. Jakbyśmy czołg przyczepili do ziemi, po prostu wzięli czołg, przyczepili go do ziemi dwoma linami, to nadal nic się temu nie dzieje. Nie wiem, czy domek z Minecrafta to cudowny pomysł, ale niech będzie. Zobaczmy, co się z tym stanie. Nawet dom z Minecrafta nie może zostać podniesiony przez jedną linę, bo jest zbyt ciężki. Dlatego przyczepmy go drugi raz, żeby całkowicie poleciał do góry. I on też nie jest w stanie zatrzymać, znaczy, czegoś tak mocnego. Nawet Physic Gun nie może tego zatrzymać, dlatego... No, mogą być z tym małe problemy. Został nam tylko kościół, który praktycznie się nie rusza zbytnio. I nawet jak go postawimy tutaj, to zobaczcie! Mocą Boga zatrzymał coś tak mocnego, czego czołg nawet nie mógł zatrzymać. Dlatego jestem serio zdziwiony, jak mocny on jest. Bo zobaczcie, nawet ruszając to, to nie przechodzi do końca. Jeszcze rozwalił tutaj wszystko i proszę bardzo, spadł na ziemię, ale zostało to całkowicie zniszczone. Nie ma co po tym zbierać, dlatego przechodzimy do czegoś innego. Mieliśmy w ogóle uczyć Jacka lęku wysokości, ale no, skończyło się jak zwykle. Ale ogólnie znalazłem nam nowego przyjaciela! O, Grzesiu! On ich zastrzelił wszystkich, strzelając do mnie, no przestań! To jest postać z Half-Life'a, taki strażnik zwykły, który strzela bez ostrzeżenia do wszystkich. Trzymaj, trzymaj. I zakończył życie Grzesi. Jeszcze on żyje! Gryź go! W pieska mi strzelasz, tak? O, nie. Tak nie może być. Zabierzmy go do helikoptera. Podoba mi się, że mój pies mnie broni w ogóle. Oddaje za mnie życie, zobaczcie. Przyjmuje na siebie wszystkie strzały. Chodź, nie strzelaj. Nie strzelaj do helikoptera. Szybko, startujcie. Startujcie ten helikopter. Startujcie, ja stąd wychodzę. Ty tam wchodzisz. Powodzenia. Ej, oni bez kitu odlatują. To za te strzelanie do mojego psa. Skoczył! Skoczył! Jeszcze przeżył to. Atakuj go. Atakuj go. No nie. On żyje cały czas. Grzesiu, bądź moim bohaterem. Atakuj go. Grzesiu, obroń mnie. Grzesiu. A co jakbyśmy wzięli czołg i zrespili armię tych gości i teraz weszli do czołgu? Ten czołg jest jakiś zbugowany. I weszli do czołgu, to zobaczmy, czy teraz jesteśmy w stanie pokonać taką armię ludzi. Znaczy tych nie wiem jak ich nazwać, to są chyba ludzie. Ale oni sami sobie krzywdę robią w sumie. Czołg wszystko na siebie przyjmuje, ja ich przejeżdżam, a oni to przeżywają. Ale co się stało? Czołg wybuchł. To jest aż straszne, jak wytrzymali oni są. Ciekawi mnie tylko, czy można ich pokonać na przykład takim ogniem. Oni są nawet na ogień odporni, nic mu się nie dzieje. Ej, to są serio jakieś kozaki. Dobrze, w takim razie mamy jakiś miecz. Zobaczcie, jak on działa, on wszystko niszczy, co się znajduje w pobliżu. Dlatego wydaje mi się, że damy radę ich tym mieczem. Pokop, nic mu się nie dzieje. Okej, przepraszam. Przepraszam, oni sami siebie zastrzeliwują. Może przynajmniej kula śmierci dosłownie
będzie w stanie im coś zrobić, nadchodzi do nich. Zobaczmy, czy jest w stanie. Aha, nic im się nie stało. No zobaczcie, jakie to jest potężne. To jest jakby postać jakoś kozacka, jakieś kamehameha wywaliła, a oni sobie przeszli przez to. Dobrze, asteroida. Tego nie można nie unikać. Tego nie można przetrwać. Zobaczmy, czy on to przetrwał. Okej, czyli da się ich pozbyć zwykłą asteroidą, a czymś, co rozwala znacznie więcej, się nie da. Dlatego proszę bardzo, to jest dobry sposób na nich. A co jakbym go po prostu rozpuścił jak Thanos jakiś? To... Aha, nadal żyje. A co jak mu głowę... No nawet z głowy... Jakim cudem strzelasz bez broni? Nie masz broni, czaisz? Halo. Nie masz broni. Ej, przestał do mnie strzelać, on bez kitu nie może strzelać. Możemy mu nogi też zabrać, proszę bardzo. Rękę, drugą rękę, całe ciało. I on nadal gada, nie? Ziomeczku, jesteś dłonią. Nie macie. I on nadal gada do mnie. Ogólnie wróćmy do tej mapy z tego względu, że bawiłem się troszkę w plikach. I teraz... Przejażdżka może wyglądać nieco inaczej. Zaraz sobie to przetestujemy, tylko zrespmy tym razem Grzesia, bo Jacek oczywiście... No Jacek już nie żyje, tak? Dlatego weźmy Grzesia na przejażdżkę. Wszystko jest, Grzesiu, dopracowane. Wszystko będzie w porządku. Zamknijmy to oczywiście w miarę delikatnie, żeby Grzesiu był bezpieczny. Czemu to się nie chce Weźmy... Może... Maćka? Proszę bardzo, Maciek, nie stresuj się. Przyczepimy cię deskami, żebyś nie... No umarł! Dobrze, Maciek też się nie nadaje do tego. Dlatego Grzesiu wykorzysta swoje kolejne życie, żeby przetestować tą przejażdżkę. Proszę bardzo, zobaczmy, czy to w ogóle działa. Czy to poleciało? Co jest? Wszystko? No. Działa. Prawie. Czy ta ciężarówka jest zbugowana za każdym razem, czy... Oczywiście. Bawi się Co tu się dzieje? Ona jest serio jakaś opętana. Ej, jako że to jest takie serio szybkie, to chciałbym zobaczyć, poczuć tą moc i też do tego wsiąść, a mamy na to sposób, czyli przyczepić do niezniszczalnej rzeczy kabel, czyli na przykład do koła. Okej? I proszę bardzo, ruszyć tym i wsiąść do samochodu! A, zapomniałem, że wybucha samochód. Jeszcze to znowu zniknęło gdzieś, poleciało. To jest zbyt szybkie. Co ta ciężarówka znowu robi? Idź stąd. Okej, teraz powinno być w porządku. Powinno być w jak najlepszym porządku. Troszkę bardziej to przyspieszy. A, to się niszczy. To się samo z siebie niszczy po prostu. Ale działa. I teraz wpadłem na taki super pomysł, żeby postawić samolot i przelecieć obok tego. Zobaczyć, czy samolot da radę i wytrzyma. Oczywiście poległ. Nie miał żadnych szans z tym. To jest zabójcza ta ciężarówka, serio, żyje swoim życiem. Nieważne. Ale czy to będzie w stanie zdjąć najpotężniejszy z samolotów? Zobaczcie, jak on jest ogromny. Zaraz zresztą go porównamy z tym. No on jest tak wielki, że jest to aż przerażające. I też zostaje przecinany w pół, ale wygrywa z tym. I to rozwala. I proszę bardzo, mimo tych tragicznych lagów, przez to, że on jest wielkoludem jakimś, poleciał sobie dalej. Bez skrzydła, co prawda, ale leci. Ale to w sumie wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja was żegnam, pa pa.